Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z The Walking Dead Saints and Sinners na PlayStation VR. Jak ostatnio pamiętacie, byliśmy sobie w Ramparts i jeszcze byliśmy w Old Town, aby zebrać sobie... O Jezu, żeby zebrać sobie znajdźki i plany. W Ramparts zdobyłem tylko jeden plan. Będziemy teraz właśnie się udawać po kolejny. No i dobra, idziemy do Ramparts. I właśnie, słuchajcie, weźcie sobie jakiś łom. Albo taką jakąś pałkę, albo po prostu jakąkolwiek broń ciężką, może to być nawet shotgun, którego mogliście zdobyć w The Shallows. Ja dalej nie wiem, gdzie on mógł być, nie wiem, czy mi gdzieś on nie przepadł, ale pewnie tak będzie. A własnego pewnie nie będę mógł stworzyć. No i dobra. Boże, w tym beznadziejnym miejscu mnie zrespiło. Poważnie. No dobra. No bo wiecie co? Przejdę sobie przez parking. Zazwyczaj tu nikogo nie ma. Oho, już się pierdzieli pad. Świetnie. Bo kamerka znowu pierd... Widzicie to? Ja nie mogę nic wziąć do plecaka, bo nagle mi nie łączy. Jeszcze walnąłem się w głowę. Widzicie to? A jak przytrzymam, jak wezmę za bardzo za siebie, to patrzcie, co się dzieje. Teraz nie wiem, gdzie jest moja ręka. O, tutaj! Jest powykrzywiana, jak nie wiem co. Dobra, będę musiał poszukać jakiejś broni, bo ja to ogólnie biednie z nimi stoję. Chodź tu, Pipo. Dobra, tamtędy nie idę, bo widzę zombiaka. A tutaj było zamknięte. Ty, serio? Tu nie było bramy? Czy ja już źle pamiętam? No dobra, trzeba być troszeczkę oszczędnym, ale... Aha, dobra, to jest jakiś... jakaś nówka sztuka. To dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. A my mamy jakieś części do shotguna. Broken rifle. Świetnie, no. W takim geście każdy, dosłownie każdy w prawdziwym życiu... Nie, ja pierdzielę. Ja nie mogę. Ja po prostu nie mogę. Co się stało z tym VR-em? Ja nic nie zmieniałem, ani nic, totalnie. Dobra, wiecie co, w razie W... Nie, ja będę wyjmować plecak, bo to nie ma sensu. Nie wiem, że to tak niewygodnie, ale grze jest jeszcze bardziej niewygodnie. Sharp objects muszą... Musimy troszeczkę ich zebrać, czyli... Muszę sobie pozbierać trochę właśnie butelek. Ale chwila. Muszę poprawić lewą słuchawkę jak zwykle. Muszę ją sobie, nie wiem, wiercić najlepiej w to ucho. Albo na taśmę przykleić. Żeby ona mi nie wypadała. To zawsze lewa. Z prawą nigdy nic się nie dzieje. Nie wiem, czy to czasami przez te moje słuchawki nowe douszne. Tam coś nie spierdzieliło. Ach.
Boże, więcej Xedaita. A się dziwię, że tutaj nic nie ma. W tych namiotach, bo szczerze... Jakby się postarali, to mogłoby tutaj coś być. Wiecie, bynajmniej chodzi mi o znajdźki, bo tu żadnych znajdziek nie ma. Okej, jeszcze mi się połowa nie wykorzystała, zabiłem 5 zombiaków. To może jednak nie będzie tak źle. Przejdziemy się tutaj po okolicy, bo why not? Broken repeater. Dobra, może uda mi się jakoś przejść. No ty się jednak przyczepiłaś. Dobra, tutaj macie ten znacznik Home of the Wildcats. Dobra, musimy sobie wejść tutaj do tego miejsca. Żeś się sam nadział. Dobra, jeszcze raz wam może pokażę. O, w tym miejscu jestem. O Boże, nie zauważyłem cię, babo. No jestem ciekawy, czy ja serio otworzę te drzwi. No to może być jakakolwiek broń ciężka. Ej, czy tu leży amunicja? Nie było, nie miałem jej wcześniej w tym miejscu. O kurde, w razie W nie miałem broni tutaj. Nie bym chciał sobie strzelić. Teraz wzięło normalnie. Tak jak powinno. I słuchajcie, właśnie coś takiego możemy sobie... Nie skomentuję tego. Musimy sobie to... O! Tak rozbić. Bo budowniczy... O, te deski też mogę sobie... Useless, probably. Możemy kogoś tym stłuc? Kurde, szkoda, że nie mogę tego wziąć. Bym musiał swoją pałkę wyrzucać.
No i widzicie, na jednym filmiku nie widziałem w ogóle, że typ coś rozrzuca, bo... Znaczy no, że coś rozwala tutaj, w tym miejscu, że trzeba coś rozwalić ciężką bronią, bo on sobie tak przyspieszył to wideo, że nie było tego widać. Dobra. I słuchajcie, tutaj mamy ten klucz do tej szafki w Memorial Lane. Tak więc super. I to jest dokładnie w tym miejscu. No musicie sobie od tego wejścia właśnie wejść, no i tak naprawdę naokoło przejść. Tak jak zresztą widzieliście. Nic tu nie ma. Dobra. Whatever. Nie, znowu kłódka. No co mi kłódka? Zapałki. A paczka razorów czy coś? Może też takich rzeczy bym chciał? Nie spyta mnie nikt o zdanie, co ja chcę. O Boże, głowa mnie boli. Głowa. Okej. Boże, przez chwilę myślałem, że ktoś za mną idzie. Coś takiego. Właśnie. No, jeszcze trochę slotów mam, żeby to wszystko sobie pozbierać. O kurde, jak tu jest ciemno, ale tutaj jest statuetka ogólnie. W tym miejscu, jak sobie wejdziecie przez tą ciemną dziurę do sali, która jest na lewo. I mamy statuetkę, tak jak widzicie. No i fajnie. O, pudełeczko zielone. To niektórzy przetrwańcy nam zostawiają w ramach wdzięczności. I czy tu jest znowu amunicja? Oh my god, tak. Ammunition. Co to jest, dłuto? Nie, nóż! Świetnie. I to cały ten. Ej, co ja mam w ręku? A, to jest ta. Zapalniczka. Okej. Dobra, to statuetkę też już mamy. No i patrzcie, tutaj przejścia dalej nie ma. Trochę się też dziwię, bo chciałbym sobie przejść do Nurse Office, który powinien być jakoś tutaj. O. Ej, ja myślałem, że to przejścia nie ma. Okej, zostałem strollowany po części. Dobra, słuchajcie, idę sobie tutaj, w tym miejscu korytarzem dalej prosto idę, wychodząc z tego pokoju. No i tutaj są schody, ja chyba chciałem nimi zejść, albo już mi się źle kojarzy. Dobra. Nie musiałem otwierać drzwi, widzicie? Jaka oszczędność czasu?
O, kolejny nóż kuchenny, przecinek. Klawiatury nie chcesz? Workable metal. Nie, ja muszę sobie to tak schować. Wyjmując plecak. Dobra, ale już mamy wszystko. No i tutaj mamy blueprinta. Czwarty i ból. To jest jakaś broń. Może się uda ją stworzyć. Fajnie by było. A ja już nie mogę tego wziąć. No tak. Dobra, to słuchajcie, ja będę sobie już wracać. Pójdę sobie do The Resting Place. Może sobie posprzedaję te rzeczy. A jak będzie coś ciekawego do pokazania, no to wam pokażę po prostu w The Resting Place. Tak więc zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Tutaj przy tym czerwonym budynku, przy tym drzewie. Tylko chyba nie ma tu frakcji, z tego co widzę. Nie wiem, czy zostali zażarci. Tak, chyba zostali zażarci, bo są tu zombiaki tylko i wyłącznie. Chciałem coś wziąć już. Coś lepszego chciałem wziąć, ale tu było dwóch zombiaków, to wiem, że jakbym zabił jednego, no to już bym musiał ten. Ty, ale one się szybko zużywają, to nie jest jakaś dobra broń. Ej, serio? Ja tu nic nie widzę. Klej tu jest. Razory są. Dobra, tutaj na lewo. Na lewo od schodów są drzwi. Dobra, i tutaj na jednego mi starczy. Wiecie co? Szkoda, że tutaj nie ma kalibracji w grze. W tym The Walking Dead. Dobra. No i co my tutaj będziemy mieli? Amunicja. O, fuck. Co? What? Compound bow. Crafting unlocked. Jezu, dlaczego ja wziąłem ten? No. Weź mi to stąd. Chcę to wziąć do ekwipunku. Ej, ale ja odłożyłem tego. Fajnie. Ale ho ho ho. Ja wracam do Old Town. No czy Boże, do Memorial Lane. Boże, przepraszam, nie jestem w Memorial Lane teraz. Do The Resting Place.
Ale wiecie co, wolałbym to sobie trzymać w lewej dłoni. Może będę miał zajętą. Ej, co jest? No co za magia? Nagle się zombiaki tu wzięły. Jeszcze trzeci! Ja pierdolę! No i co? Zdechnę. Świetnie, po prostu świetnie. Widzicie, ile tam zombiaków się nagle zrespiło? Przecież to jest chamstwo! No wypadł, cholera jasna. Wypadł! Cholera! Ale jak to z takim wyposażeniem można chodzić? Chodź tu! Chodź tu! Co za cholery pieprzone! Specjalnie to zrobili! Ja nie wiem, czy mi zniknie ten karabin, czy nie, ale ja nie miałem jak wcisnąć tego. No, wydaje mi się, że raczej pompa byłaby lepszym rozwiązaniem w tym przypadku do wzięcia. Ale z tym, jak te czasami ręce mi niby latają w tą i z powrotem, kiedy ja akurat używam broni, a ta broń w ogóle, nie wiem, lata mi tak. O, o. Jakby, nie wiem, mi się ręka złamała. Boże, The Walking Dead. Ale przynajmniej mam dużo bandaży, żeby się teraz wyleczyć. Ale nie mam oczywiście normalnej czułości, żeby się tutaj wyleczyć. No, i od nowa. Powiecie mi, jak to działa? Tak muszę robić normalnie. Czy to jest żałość w największej postaci. Tak, by the way, to wiecie, że ja te stacje, to wszystko mogę sobie blokowywać w taki sposób? Proszę bardzo, mogę sobie zrobić bandaż teraz. Survival Station na drugim poziomie. Dalej. To mnie bawi najbardziej. Gun Station. Tutaj mogę sobie najwięcej teraz zrobić. Aż 5 ulepszeń teraz sobie zrobiłem. Czekajcie, 30 revolver ammo. To mogę sobie zrobić. Double barrel. Naboje do shotguna mogę sobie zrobić. Mogę sobie karabin wyborowy zrobić. Widzicie to? Jest coś niesamowitego. No, tu też bardzo dużo. Custom footwear. Sprinting is quieter and cost 20%. Boże, sprintowanie jest cichsze i zużywa o 20% mniej staminy. Wow, super. O, batsticka mogę sobie zrobić. O! Więcej staminy, gdy będę chciał kogoś zaatakować. Nie no, Jezu. Czuję się, jakbym wyszedł spod kamienia. No dobra, ale czy tutaj mogę jeszcze coś zrobić? Nie. Muszę dużo drewna zbierać. Co tu jeszcze mam? Workable metal. I workable metal. Dobra. To drewno i workable metal będziemy szukać.
w następnej lokacji. Teraz chyba do Old Town będziemy iść. Dobra. Ale ona jest zużyta dosyć, powiem wam. Widać, że nawet jest taka lekko pochoratana. Ej, serio, mam nadzieję, że albo będzie z powrotem tamten karabin w tym sejfie, albo będzie to na łódce, bo kurde, szkoda by było to stracić. W sumie pójdę sprawdzić. Jak będzie, to wam to pokażę. A jak nie, to wyjaśnię wam, jaka była sytuacja. A, jeszcze będę musiał się w sumie do tego domku przejść. Czerwonego. Żeby zobaczyć, czy tam nie ma, bo jak będzie, no to biorę. Bo tutaj te bronie mogę sobie przechowywać. I od czasu korzystać sobie z tej, raz z tej, więc wiecie. To się jakoś da zrobić. Tak więc zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Ale najpierw... Ja sobie... Patrzcie, ile zebrałem w tym jednym domku rzeczy. Mam dwa lekarstwa tutaj w pierwszym slocie. Kolejne dwa mam chyba w drugim. To jest naprawdę bogactwo, licząc jeszcze bandaże, nie? Bandaże tutaj, o, widzicie. O, nej. Wziąłem sobie te pucharki, bo jest z nich niezły workable metal. Jak na zwykłego śmiecia. Okej, okay, a jeśli chodzi o te pilsy... Ja sobie je wezmę tutaj. A, no i wyleczyłbym się od razu. Wow, bez problemów poszło, niemożliwe. Ale dalej wyjmowanie tego wszystkiego jest beznadziejne. Słuchajcie, w ogóle jak wróciłem tam, to miałem jeszcze wszystkie dostępne bronie. Nawet tego shotguna i jeszcze pistolet. Ale mówię, nie, no nie będę brać pistoletu. Ej, what? Nie mogę tego tutaj dać? A, tutaj mogę. Fajnie. Fajnie, fajnie. Może sobie to oddzielę właśnie. Przepraszam. A, czekajcie. Bo to są chyba na ten. To są uchwyty na pistolety. Tak. A ja myślę, że tutaj nie ma. Dlatego wstawiłem sobie tam do skrzynki, ale dobra. Będziemy mieli tutaj taką ładną kolekcję. Dobra, słuchajcie, ja chyba już wszystko przerobiłem, to co przerobiłem. Ulepszę się. I lecimy dalej. Pójdziemy sobie tym razem do Old Town, do tego niebieskiego budynku. Tylko... Ja bym chciał sobie najpierw wytworzyć tą Night Shift. O kurde, ale fajny ten bagnet. To ja sobie to ulepszę i sobie to wytworzę. I to dwa. Ale fajny. Kurde. Bierę. Boże, bierę, jakie to jest duże. O, patrzcie, tu jest ta broń jeszcze. I to jest też jednoręczna. Ja to biorę. Kurde, znowu będę miał zasarania tych broni w plecaku. Nie no. Ej, mogę nią rzucać? What? Piszę throwing na dwójce. Dobra, super. O, i to mogę jeszcze zrobić z workable metalu. Ale nie, to będą naboje do karabinu.
A może z łuku by się kiedyś chciało pograć jeszcze? To w razie W byśmy mieli laminowany łuk. Lure arrows. Takie wybuchające widzę. Crash nearly brought the... Safe in the Blue Palace. Ponoć to może być też random drop z przeciwników, ale póki co to ja nigdzie tego nie widziałem jeszcze, żeby w ogóle jakikolwiek zombiak zostawił jakiś loot, no ewentualnie ktoś z frakcji. No i co? No i to tyle. Ale dobra, wiecie co? Mam coraz większe nadzieje w tą grę, w tej grze. No to wszystko. Dobra, przy którym mnie zrespiło? Chyba przy tym najgorszym. Tak, przy tym najgorszym. Muszę przechodzić przez połowę mapy. Dobra, idziemy, zanim się zrespią zombiaki. Ej, serio mi się wydaje, że ta stamina troszeczkę mniej schodzi. A jeśli nawet to szybko ją regeneruje. O, to jest ktoś z frakcji. O, ale soczyste. Już mam serio większe nadzieje w tej grze. Typie, ty tu z bronią? Do mnie? Też mam broń. Wiesz? Jeśli chcesz dodać śmierć, proponuję, żebyś handlował każdy drop medycyny. Ty śmierć? Lol. You dare? You dare? Typie, dajesz mi do siebie podchodzić, a później, kiedy ja mam broń w ręku. Nie no. To jest śmieszne. Dosłownie śmieszne. Nie no, super. Super to jest. W Old Town to zawsze są takie cwaniaki, kuźde. Ej, ja jestem w ogóle ciekawy, czy ja mogę sobie wziąć poduszkę do ekwipunku i czy to bindings i wood scraps. Serio, wood scraps? Nasty. Dobra, i tutaj za tymi drzwiami był safe. A my do niego mamy safe code. Pierwszy raz jak byłem w Ramparts, to można było go zdobyć. Musicie sobie cofnąć, jeśli nie widzieliście. Bo ja tutaj tego wam niestety nie pokażę. Ale za jakiś czas powinienem wszystko oznaczać w playliście, jeśli chodzi o znajdźki. Tych sharp objects to też mam strasznie dużo. Ale dobra, no. I tak zaraz wracamy.
lepiej mieć niż nie mieć, nie? Workable metal. Przyda się. Do ulepszeń zawsze się przyda workable metal. No i dobra, zobaczmy sobie, jaki to jest kod. Pamiętajcie, że mój kod może być totalnie inny niż wasz. A patrzcie, tu mogę sobie jeszcze zobaczyć, ile mi brakuje. Ile mam ammo. Task letters. Codes tutaj. Jezu, nie dowiedziałem. Axeman's safe code. 8, 1, 8, 4. Esteemed Mortal. To jest jakaś ta piła oburęczna czy coś. Ale fajnie. Ale szkoda, że tylko to było. Myślałem, że może coś innego dostaniemy. No ale dobra, tutaj widzicie tutaj już wszystko, co w Old Town miałem do zebrania, to zebrałem. Ale jak jeszcze tutaj jesteśmy, to może pozbierajmy sobie jakieś rzeczy. Ile mi daje ten... O, dużo wood skrabców. Nie wiem, czy ja tutaj byłem. Nie kojarzy mi się, żebym tutaj był. Tak jak widzicie, chyba mogę tu zejść sobie. Patrzcie, w ogóle w taki sposób też mogłem wejść. Spokojnie, jak mi ten zabraknie, to zrobię sobie kolejne. Teraz jest feeling grania. Teraz jest feeling grania z taką bronią właśnie. Że mogę tylko sobie machać. Wow. Tylko jeszcze kontroler musi się uspokoić i dobrze trafić. Mogę z lewej, z prawej, z góry. Jak tylko chcę. Tak naprawdę. Ktoś ma problem jeszcze? O, tutaj jest drewno. Nie wiem, czy mi się to wszystko zmieści w tytule, powiem wam. Możliwe, że jakiejś lokacji zabraknie. Memorial Lane się na pewno nie zmieści. Dobra, biorę wszystko, co tylko mogę. Nie mogę tego wziąć. A ile mi to przewróci? 20 staminy. Muszę sobie też kiedyś przyrządzić normalne jedzenie. Żeby nie zużywać tak tego zdrowia.
to może by się zawsze jakąś tam jakieś lekarstwa odkładało czy coś. Dobra. Poulepszamy się jeszcze i w ogóle oddamy te pierdoły do śmietnika, żeby je przerobić. I będziemy sobie kończyć. No powiem wam, że w końcu czuję jakiś sens tej gry. Szkoda, że to dopiero przy 14 albo 15 odcinku. Trochę to mnie smuci, że gra nawet nie powiedziała: o, w tym miejscu możesz się ulepszać, wystarczy, że zdobędziesz sobie parę rzeczy. Nie, nie powiemy ci. Domyśl się. Dobra, to na razie zostawię. No. W sumie mogę się wyleczyć, ale możesz normalnie. Spytałem, czy możesz normalnie. Dziękuję. Udało się. Nie krzyczę. Przepraszam. No, dlaczego mi to tam wpadło? Takie drewno najlepiej zbierać, jeśli chce się jakieś ulepszenia ogarniać. 34 wood scrapsów, to chyba w jednym tym już będzie git. Powiem wam, że odłożyłbym sobie to, zużyłbym sobie śrubokręt. Po prostu teraz nie będę podnosić nawet śrubokrętów, może ewentualnie Shiva sobie podniosę. Bo kitchen knife też jest słaby. O matko, prawie bym się wywalił. Stanąłem na innej nodze. wood scraps tutaj mi nie starczy. Tutaj mi starczy. Workable metal. Dobra, no i tutaj mamy po prostu amunicję do karabinu. Deep pockets! O kurde, czy to mi... Chyba mi to ulepszy. Backtrack upgraded with... O, mam jeszcze jeden duży slot! Wow! 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 Przepraszam, że zachowuję się jak debil, ale mam jeszcze dodatkowy slot... Dodatkowe 9 slotów. Fajnie. Dobra, słuchajcie, ja sobie to jakoś posortuję fajnie. Wiecie co, tego... Ten rewolwer może sobie... Odpuścimy. Przerobiłbym go sobie. A ile za niego zostanę? Bindings i 4 workable metal pistol frame... Pistol frames. No dobra. Już wolę sobie wziąć zapasowy ten. O, właśnie. Najpierw go tutaj odłożę. No i co, jak mamy jeden duży slot, to może byśmy sobie wzięli jakiś karabinek albo szoguna. Wiecie, może to długo nie pożyje. Jak tak patrzę na ten firearm. Jak ja w ogóle mam to trzymać? No i patrzcie, właśnie tego się bałem. Bo ja tak też próbowałem celować, chyba w Apex Cybernetic albo w jakiejś innej grze strzelankowej.
i zawsze jak tak celowałem, to nie łapię, bo jedna kulka zasłania drugą, jak chce się dobrze wycelować, nie? A nie zrobię tak, no bo przecież będę celować tak, chyba że będę, o, jak z łuku normalnie celować do wroga. No dobra, wyposażmy się już chociaż. Matko, uspokój się. 96 naboi mam? Okej, już wiemy co wygrywa. Chyba szczerze wiecie, no shotgun. Może nieźle roznieść zombiaka. A nawet jeśli by mi się to popsuło, to ja sobie chyba mogę wytworzyć shotguna. Tak, double barrel. Aha, shotgun frames, 0. No tak. To nie wiem, musiałbym chyba zużyć jakiegoś shotguna, znaczy przetworzyć sobie. I to najprędzej tego. Ale czy on mi dożyje i czy ponownie on się pojawi w Memorial Lane, to jest już drugie pytanie. Bo jak byłem w Memorial Lane, to niby wiecie, pokazywało te karabiny, pokazywało te shotguny. Ale na przykład jak poszedłem na górę, gdzie był ten pokój, gdzie było strasznie dużo bandaży, był łom i parę tych toolboxów do przetworzenia. No to właśnie później tego nie było. Więc nie wiem, czy teraz ten karabin, ten pistolet i ten shotgun dalej tam będą w tym pokoju i będą się respić za każdym razem, razem z tymi nabojami. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra. Kończymy już, bo naprawdę... Wow, 20 minut. No, ponad 50... Znaczy, no, z 50 minut wyszło. Tak więc, słuchajcie, ja cieszę się w końcu, jakbym w końcu miał się czym bronić, bo mam już nawet zasoby, jako tako, bo już większość dałem na upgrade'y, no ale wiecie o co chodzi. Na pewno będę się czuć teraz bezpieczniej z tymi broniami. No, a jeśli będzie mi... szybko mi się zużyją, będzie mi brakować, no to mogę sobie zawsze zupgrade'ować stację i to kiedyś sobie w końcu wytworzyć z powrotem. Albo wrócić do Memorial Lane i znowu po to iść, no ale zobaczymy czy tak będzie. W ogóle mamy tutaj Compound Bow. To jest taki lepszy łuk, to już bardziej bym w niego celował niż tego laminowanego. No ale jeszcze nie mam chyba do wytworzenia strzał, no. Nic tutaj chyba nie mogę wytworzyć. O Boże, ja to pozostawiałem wszystko. To i tak, że to nie zniknęło. Dobra, te ostrza też. Kurde, żebym ja o tym pamiętał. Wiecie co, ja się prześpię jeszcze dwa razy, ale to już po odcinku najlepiej. Bo szkoda czasu. Mojego i waszego. Kurde, mam ochotę zrobić jeszcze ten... ból. Ale nie mam tych... tego drewna. Tutaj muszę strasznie masterować to drewno, bo ono jest bardzo, bardzo potrzebne. I workable metal jeszcze. Grass Creeper, tam jest katana później, na samym końcu. Nail Bomb, czyli taka przylepiana chyba bomba. Esteemed Mortal, o. To jest ta piła. Taka oburęczna. O, to by było dobre. No ale musimy masterować to drewno, bo tutaj to jest główne źródło czegokolwiek. Jeśli chcemy sobie wytworzyć, tak więc słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z The Walking Dead Saints and Sinners.